Dobry wieczór. Za dwa dni pierwszy dzień wiosny, ale także Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji spotykam się z doktorem Bartoszem Posackim, pracownikiem Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Porozmawiamy o działaniach między słowem a obrazem. W Pana dorobku są również takie działania. Wraz ze studentami tworzył Pan animację do wierszy poetów opolskich. Było to już 10 lat temu. To prawda. Jak Pan wspomina te prace? Jakie uważa Pan wartości przy okazji tych działań dla odbiorcy i dla młodego adepta sztuki powstawały? No faktycznie minęło 10 lat, więc no, kawałek czasu temu to było. To wszystko jest prawdą. Jakie są wartości? Ja zawsze uważałem i chyba tak pozostanie, mam nadzieję, że ta intermedialność w sztuce jest taką wartością, o którą warto dbać i którą warto pielęgnować. I to może być taka intermedialność, która się zamyka w ramach, powiedzmy, sztuk wizualnych, gdzie się przenikają te wszystkie gatunki, ale równie interesująca, a czasami nawet bardziej, jest ta intermedialność, która wykracza poza granice sztuk wizualnych i dochodzi do konfrontacji właśnie między sztuką a literaturą, czy sztukami wizualnymi a muzyką. Więc wszędzie, gdzie to się dzieje, to ja uważam, że no, mogą się pojawiać bardzo interesujące efekty. I faktycznie tak było też w przypadku tego projektu. Już nawet nie wspominam o tym aspekcie dydaktycznym, gdzie ci młodzi artyści no, zderzali się z taką literaturą, po którą być może w taki łatwy sposób by, i w oczywisty sposób by nie sięgnęli, jak wtedy, bo to wymagało pewnego, może powiem nieładnie, researchu technicznie, ale nawet jeśli zaczynało się technicznie, to, no, to kończyło się na czymś znacznie głębszym, czyli tą literaturę, w tym wypadku poezję, trzeba było poznać, w jakimś stopniu przeżyć, w jakimś stopniu przyjrzeć się sylwetce poety, żeby gdzieś być może z innej strony zrozumieć to, o co w tym wierszu chodzi, dotrzeć troszeczkę głębiej niż takie powierzchowne spojrzenie tylko. Więc jakby tych wartości było naprawdę dużo, a ja osobiście takie działania właśnie intermedialne no niezwykle sobie cenię i uważam, że, no, że należy pielęgnować tego rodzaju zjawiska i projekty. No i właśnie obecnie powstała wystawa Wybór. Tym razem przedmiotem intermedialnych działań stała się balladyna Juliusza Słowackiego. Dlaczego ten dramat sprzed 150 lat i jak potraktowali ten tekst studenci? Znaczy, z jednej strony to może się dać dziwne, że faktycznie sięgamy po tak odległy tekst, ale jakby kontekst tego wszystkiego sprawia, że dziwne to nie jest. Bo ta wystawa powstała we współpracy z Teatrem Lalki i Aktora. To jest taka współpraca, która ciągnie się już wiele lat ku mojemu zadowoleniu i mam nadzieję ku zadowoleniu dyrektora Krystiana Kobyłki, bo te efekty są zawsze satysfakcjonujące i one dla nas, mam na myśli pracowników naukowych i studentów, te wybory tematów są nieoczywiste, bo one nie zależą od nas. W tym roku no, pojawiła się balladyna, więc wydawało się na początku, że łatwo nie będzie, bo ten tekst pozornie jest przykryty grubą warstwą kurzu. Na dodatek jest skażony jeszcze tym piętnem lektury szkolnej, więc część osób ma trudne doświadczenia z balladyną. A część nie ma ich wcale, bo myślę o tych studentach z Ukrainy. Tak, tak, to też było ciekawe swoją drogą, właśnie ten fakt, bo dla niektórych osób ten tekst był zupełnie anonimowy. W sensie nigdy o nim nie słyszeli. I to też było ciekawe, bo my no, jesteśmy jakby przesiąknięci nie tylko samym tekstem balladyny, bo to jakby nie o to chodzi, ale ten tekst jest pełen takich archetypów, które dla nas są oczywiste.
ten cały XIX wiek, romantyzm, to jest gdzieś tam, płynie w naszych żyłach to wszystko, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Jakby nie jesteśmy w stanie od tego się uwolnić, nawet jeśli mówimy, że to nie jest dla nas i się nie utożsamiamy. To gdzieś w nas siedzi. A w przypadku studentów za wschodniej granicy, no to wygląda to troszeczkę inaczej, więc z tego względu to też było bardzo, bardzo ciekawe. Ale my staraliśmy się właściwie od samego początku spojrzeć na tą balladynę szerzej. W sensie to nie do końca było tak, że myśmy od razu wyszli z tego... To nie była taka prosta ilustracja, prawda? Z pewnością to nie była prosta. Zupełnie. Bardzo tak. Różnorodne są te działania. Tak, ale to nie było też takie stwierdzenie, które Słowackiego od razu przekreślało. W sensie, że to nie było stwierdzenie, że Słowacki wielkim poetą był i tyle. Nie, my staraliśmy się podejść do tego inaczej. W sensie spojrzeć na ten tekst z dzisiejszej perspektywy i spróbować odszukać w nim to, co może być z jednej strony aktualne, a z drugiej strony uniwersalne. I jak przyglądam się teraz tej wystawie, kiedy te prace zostały wszystkie zakończone i już gdzieś tam poszły w świat, to mam wrażenie, że to się udało, że tych perspektyw na tej wystawie jest bardzo dużo i że niektóre faktycznie są uniwersalne, niektóre są bardzo osobiste, co też może być zaskakujące w kontekście balladyny, bo z perspektywy tych lat właściwie mało kto jest w stanie spojrzeć na balladynę przez pryzmat osobistego doświadczenia. Tak, utożsamiać się tak, z tym. A tutaj pojawiły się też tego rodzaju perspektywy. Bardzo podobają mi się te realizacje, w których włącza się nowe technologie, a więc Instagram, czy też praca robiona na wzór poradników, takich teraz bardzo popularnych w internecie. To są takie prace, które 10 lat temu by nie mogły powstać. No nie mogły, bo kontekst był zupełnie inny. Tak, nie było Instagramu. Także ta technologia się zmienia i ciekawe, co za następne lata będzie mogło powstać w pracowni multimediów. Pewnie coś, o czym jeszcze nie wiemy. No na pewno. No, ogólnie ten cały kontekst kulturowy bardzo szybko się zmienia. A no, ta wystawa jest też z tego względu szczególna, że właśnie ona powstała w pracowni multimediów, jak zauważyłaś, więc te nowe media no, zostały zderzone właśnie z tekstem, który ma te 150 lat. To też jest ciekawe i siłą rzeczy nawet z tego względu to spojrzenie jest zupełnie, zupełnie inne, no bo ten forma wyrazu determinuje w jakim stopniu też no, tą semantykę tego dzieła. Także to z tego względu też jest ciekawe. Gdzie możemy zobaczyć wystawę Wybór? W wielu miejscach, bo w tym momencie można ją oglądać w bezpośrednim kontekście w Galerii Zamostek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale ona równocześnie funkcjonuje też w sieci, w Galerii W Wydziału Sztuki na stronie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Zapraszamy w takim razie i do Galerii Zamostek i na strony Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, a także zapraszamy do czytania poezji. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.